Cześć. Także 30 ciąg dalszy. Na początku szybko przypominajka, co się działo w poprzednim odcinku, a potem zobaczycie, co się działo po naprawie i w trakcie naprawy przedniego mostu Łukasza. Przypominajkę macie ze sobą, no i zobaczcie, co się działo dalej. Jak widać, mamy awarię przodu, nie mamy albo przegubu, albo półosi, albo koszy, nie wiem, dalszy jeszcze. Kurwa, przed tym, jak widać, warunki do nagrywania również są ciężkie, ponieważ panowie pracują bez wytchnienia. No musimy to naprawić, bo jesteśmy w środku trasy i bez tego będzie ciężko jakkolwiek dojechać, chyba żeby się przez paręnaście godzin ciągnąć na wyciągarkę. Także walczymy, części mamy, chłopaki są przygotowani. Proszę, co się stało? Będziemy zaraz widzieć. Będziemy rozbierać. Mam wrażenie, że prawy przód. Raczej kos się rozbudził. Dobre! Dobrze, że ziemko jest, bo ja to ze świną sobie. Albo na skrót, ale by tu... No nie ma zębów, w ogóle nie ma. Satelity są. Nie ma, no masz ujęcie to. Przekręć no, jeszcze. Są satelity. Przekręć zapakiem. Okej, on autem nie mógł tego przekryć i działa ręką. No to ma pan. Dobra. Dobra, satelity są całe. Ostatecznie okazało się, że awarii uległo łożysko ataku, które się po prostu zatarło. Ale stopkę mostu masz, nie to co ostatnio, nie? Z klucza. Teraz uważam, że nie młotek, a siekiera jest ważniejsza. No ma więcej zastosowań. No, zaraz będzie jeden ten... Talerz cały, tak? Na ataku wywalone. Bo może się łożyska rozsypa, więc zblokowało. Jestem łeczki. O, światło nawet jest. No to nie! No to klasa. To jeszcze nie wstał. Ja się stajałem. Jedną ręką. Ja dążę, patrz. Ja cię odpierdolę. Tak jeszcze nie było. Kola, bo we dwóch trafi. Tu było dobre, właśnie. Od góry czeka. Tam, tak. Musisz to... O, właśnie. Tam z tyłu jest okej? Okay? W jeepie wykręciliśmy przedni wał, żeby można było dojechać resztę trasy jakkolwiek, chociażby na tylnym napędzie. Czekawało mu się go... Co jest? A to nie wyciągarka, to rozrusznik jest. Wiem, ale mówię, że jest prąd, bo wyciągarka kręci. Otwórzcie maskę, zaraz zobaczymy, czy coś się tam nie to. No tak. Ale jest lampka, patrz.
Łukasz, pasek jest! Jest pasek. Cały. A gdzie jest alternator? Mało prądu. Do całości zabawy jeszcze brakowało, żeby brakło nam prądu. Ale niestety wyciągarka zrobiła swoje, jeden akumulator. Ale zawsze są kable i koledzy w pogotowiu. Także reasumując. Brak przedniego napędu w jednym wujocie. Brak prądu. Prąd już został załadowany, także auto paliło. Ale przedni napęd wcale nie dyskwalifikował z dalszej jazdy. Nie ma miękkiej gry, a trasę trzeba skończyć. Niektórzy nie mają takiej świadomości, ale jak widać, automatem można mieszać przód, tył bardzo szybko i w zasadzie z tym skrzynią się niewiele dzieje, w szczególności tym z Jeepa. Wyjedzie. Wyjedzie? Niestety niezależne zawieszenie ma swoje plusy w postaci jazdy po lekko nierównym terenie, jeżeli chodzi o wytłumienie, ale widać różnicę przy wykrzyżu, że wykrzyż jest bardzo słaby, jeżeli chodzi o niezależne zawieszenie z przodu. Wyciągarko!
Siedzisz na moście, wiesz? Nie, o te. A co gdybyś ty wkleił się na takim terenie swoim samochodem? Wtedy najlepiej użyć aplikacji Na Szlaku 4x4, która korzysta z facebookowej wklejki i pomoże ci w szybki i prawidłowy sposób dodać wklejkę na grupę. Dodatkowo aplikacja powiadomi wszystkich, którzy znajdują się w okolicy i mogliby ci pomóc. Sam możesz dostosować powiadomienia i informacje, które cię interesują. Linki do aplikacji w opisie. Podobają ci się nasze filmy? A może podoba ci się nasza aplikacja? Subskrybuj nasz kanał, daj lajka. To motywuje nas do dalszej pracy. Czasami pomoc kolegi i inwencja twórcza kolegów nieoceniona w terenie. Po krótkim postoju, po zjedzeniu, stwierdziliśmy, że ruszamy dalej, ale emocji nie było wcale mniej. No tak, brak przedniego napędu w dzipie, najprawdopodobniej łożyska się zatarły, padł przegub chomu kinetyczny od wału, reszta działa. Nie mogliśmy wyjąć półosiek, jedziemy na samym tyle, zobaczymy jak długo zajedziemy. Póki co jest dobrze. Reszta samochodów radzi sobie super. W jednym coś tam przeskakuje łańcuch w reduktorze, ale powiedzmy, że to jest pierdoła. Reszta działa jak najbardziej. Jesteśmy mega zaskoczeni, jak Maxxisy Crawlery na X-Socie robią w tym błocie. Chyba najlepsza opona, która w tym momencie tutaj pracuje i jak się prezentuje. Jak widać, pewnego rodzaju awarie, dla innych większe, dla innych mniejsze. Na przykład dla Łukasza brak przedniego napędu to jest bardzo mała awaria, wcale nie wyklucza go z jazdy i wjeżdżania w największe dziury. Daj do przodu! Przegub przekręć! To jest
go zrobię. Jaki jest plan? Plan jest taki, że puszczę tego pociągu trochę do tyłu. Weź to zapnę się za drugiego i będziemy ciągnął do góry. Jeden z tyłu, a nie, z tyłu nie musisz mieć, nie? Nie, z tyłu, żeby mieli do pociągu. Bo resztę, hamulce działają, resztę, nie? Więc wystarczy, żeby do przodu. Resztę lecimy na lince. No niestety, dzisiaj padło na mnie. Adam, to wszystko przez Adama wina, bo mnie osypał błotem, wiesz? Ale on powiedział, że to tak ma być. Karma wraca. Karma wraca, Adam. No i co, Łukasz, teraz? I co, no i zostawiamy auto i jedziemy do domu. Widać, pozytywne nastroje Łukasza wcale nie opuszczały, także jedziemy dalej. Musisz go tak po trochę wyszarpywać. Generalnie mamy dość rzadką sytuację, bo po zmieleniu przedniego napędu teraz już nie mamy tylnego napędu. No i musimy się wyciągnąć tak naprawdę o lince do góry, więc najprawdopodobniej dwa auta będą musiały być z przodu. Jedno raczej nie da rady. No i będziemy walczyć do asfaltu. No to już jest raczej koniec na dzisiaj. Łukasz, to jeszcze jaką dziurę jedziemy? O Błośkę. Błośkę? No. To wiesz? No tam, ale z atakiem się kręcę, bo jakby zęby się wysypały albo coś, no to by zaraz Bahara dała, nie? Tak, byłoby czuć ten, słychać, nie? Że ten, a tutaj... No. Musiał uciec Płośkę, wiesz, jak dorówna. Ucie na Płośkę. Temperatura okej, to... Jak widać, emocje nie opuszczały, tym razem w czerwonym, już tak mało awaryjnym Vuitie padł wiatrak. Że utrącili przedni napęd, tylni napęd, no i że to jest znak, żeby już nie jechać dalej, bo się utrąci jeszcze coś. Ale jakbyśmy to wzięli statystycznie, to już utrąciliśmy tak dużo, że statystycznie się nie zdarza, żeby utrącić jeszcze coś. Dlatego teoretycznie... Statystycznie, teraz można jeździć, raczej nic się nie rozwali, ale... Statystycznie, jak wychodzę z psem na spacer, mamy po trzy nogi. Tak, dlatego ile to ma? Jest nogą. Więc generalnie... Cześć, wracaj. Chłopakom nie ma coś takiego, że ktoś opuszcza, że ktoś omija dziurę. Omijasz dziurę tylko w wypadku, kiedy nie masz już napędu, a reszta w ogóle w żadnym wypadku nie dyskwalifikuje cię do tego, byś tą, przez tą dziurę nie przejechał. Bartek jeszcze do tyłu jeszcze zatrzymał.
Dobra, jest u góry. O! Targać galoperem, a mówię, żeby sobie boką przejechał? No właśnie, kurwa, nie jest kurczę. To jest co? Jak on jest tak wbity teraz, że... Ja to przejadę tam. Ja tu mogę przejechać, nie wstydzę. Musi gaz, gaz, gaz. Kamil jednak stwierdzi, że tą dziurę będzie omijał okrakiem. A to jest jedyna możliwość przy jego stosunkowo mało agresywnej oponie, jak na ten przypadek. Stop, stop! Kieruj go! W tą, w tą! Tor. Małych kółek i niedużego prześwitu galoper naprawdę bardzo dziennie walczył i byłem osobiście mega zaskoczony w pewnych miejscach, z jaką łatwością pokonywał niektóre przeszkody, zaznaczając przy tak małym kole, małym prześwicie. Kolejny przystanek na naszej wycieczce. Udało nam się dojechać do Myjni, nie mamy oleju w przednim moście, przez co no, tam nam się troszkę już zgotowało, łożyska już się zgrzały i powoli zaczyna ten nam most spinać. Chcieliśmy umyć autka, a po drodze jeszcze się okazało, że galoper stanął, będzie czekał na nas, bo też się ugotował, więc zobaczymy, czy dadzą radę jechać jeszcze dalej. Czy będziemy wracać po nich również. Także no, wycieczka nam się trochę przedłużyła. Emocji nie brakuje. I zostawiliśmy po drodze XJ-ta, tak zwanego Smurfa. Okazało się, że tam łożyska w tylnym moście też się przygrzały. Tylny most w ogóle stanął na dębowo w trakcie jazdy. No i musieliśmy też go zostawić. Stoi przy drodze i czeka. On też miał problem z temperaturą, także to nie była jego jedyna misterka. Troszkę nam schodzi dzisiaj, ale dzieje się. Także reasumując, jeden Jeep WJ stracił przód, potem tył. W galoperze strzelał reduktor.
w Jeepie czerwonym w Ujocie klęku wiatrak, w XJ-cie Bartka wyjątkowo nic się nie urwało, nic się nie stało i w niebieskim raz, że silnik się zagotował, dwa, padły łożyska w tylnym moście. Reszta samochodów praktycznie bez strat, także wyjazd dość owocny w awarię, ale naprawdę było warto, bo trasa mocna, trudna, warto. Zapraszamy Was do subskrybowania i polubienia tego kanału, jak chcecie więcej takich akcji, jak również zapraszamy Was do uczestniczenia w naszej aplikacji. Dzięki!